Cześć, jestem CyberCoach z kanału CyberBiznes. Przyszły do mnie takie oto dwie paczuszki. Będę wygłuszał to pomieszczenie, bo zwracaliście mi uwagę, że ostatnio mam spory pogłos. A to dlatego, że przyniosłem się znowu do kolejnego pomieszczenia, no i niestety, jak słyszycie, te ściany huczą. Więc zadzwoniłem do pewnej firmy, o której Wam powiem kilka słów i pokażę, jak wygłuszyć takie pomieszczenie. No dobra, to na początek wypadałoby otworzyć te paczki. Więc i działamy. To są tego typu panele. W strukturze po prostu taka gąbka, ale podobno ma mocno to wygłuszać. W kształcie takiego trapezu i to wszystko położę na ścianach i jakość dźwięku wróci na swój poziom wcześniejszy. Także no troszkę pracy przede mną. Muszę jeszcze wyciągnąć klej i zacząć pracę. Tu jest druga paczka i chyba tutaj się znajduje klej. Ok, czyli to jest taki klej w sprayu. Będę używał tego sprayu, żeby przyklejać te panele na ścianie. Ogólnie rzecz biorąc, to do tej firmy, która przygotowała mi wycenę całego projektu, musiałem wysłać wymiary pokoju, z jakich materiałów jest wykonany ten pokój, a także kilka zdjęć, które pomogły po prostu sprawdzić, w jaki sposób wygłuszyć ten pokój. Dostałem po prostu schemat DWG, w jaki sposób przykleić te panele na ścianie. No i biorę się do pracy. Chyba siedź, ziom. Tutaj dostałem taki schemat od firmy Apama. I zobaczcie, tutaj powinno stać biurko. Naprzeciwko biurka przyklejam panele, z lewej strony na ścianie przyklejam panele i na suficie. Tutaj obok jest zaznaczona ta szafka, która stoi i to powinno wystarczyć, żeby ten pogłos wygłuszyć. Trzeba uważać, żeby tego nie pobrudzić, bo jak widzicie, już pobrudziłem, znając mnie, więc będę musiał to wyczyścić i to jest ważne. Tutaj zobaczcie, sobie wyciąłem taki pasek po to, żeby mierzyć odległości. No, zamontowałem tych trzy panele, no i tutaj nie mierzyłem tych odległości, ale teraz będę starał się trzymać, żeby to było równo. Potem ktoś mi zarzuci, że na pałę to kleiłem, więc no teraz będzie profesjonalnie, mam nadzieję. Dla mnie też ważne jest to, że po prostu te panele będzie można potem łatwo zdjąć, bo jeżeli ktoś mnie obserwuje, to wie, że ja często się przemieszczam w różne zakątki Polski, szczególnie raz Wrocław, raz Warszawa, raz inne miejscowości. Więc interesuje mnie, żeby potem to zdjąć, ewentualnie urządzić sobie gdzie indziej biuro. Na tą chwilę planuję przynajmniej na pół roku tu spędzić, więc nie mogę w takiej jakości nagrywać. No i działamy dalej. Ok, pierwsza ściana już jest zrobiona. Muszę potem podczyścić poszczególne panele, bo tam osadziły się drobinki kleju. I teraz wyzwanie, bo będziemy robić sufit. Sufit już w połowie zrobiony, jeszcze jeden tutaj rząd został i zabieram się potem za ostatnią lewą ścianę. Nie wiem, czy słychać różnicę w tej chwili, no ale udało mi się już przykleić wszystkie panele, zobaczcie, czyli panele naprzeciw biurka, panele z boku i panele tutaj na suficie, więc w ten sposób to wygląda. Jeżeli, no ja tutaj będę miał ten mikrofon w ten sposób ustawiony, o tak, i będę mówił. Mam nadzieję, że wszystko będzie mnie dobrze słychać. Chyba dobrze. Wydaje mi się, że jest dobrze, nie mam w ogóle pogłosu. Więc bardzo dziękuję osobie, która mi przygotowała ten projekt z firmy Apama. Teraz jeszcze muszę to przeczyścić. I kilka słów ode mnie. Jestem już teraz przy swoim stanowisku nagraniowym. Wydaje mi się, że jest naprawdę dobrze. Zostaw komentarz pod tym wideo. Napisz, czy dźwięk jest dobry i czy da się mnie w końcu słuchać. Dobra, podsumowując. Zobaczcie, dostałem taki projekt od firmy Apama, czyli w jaki sposób tutaj te panele rozstawić. Więc wszystko udało się ok. Co źle zrobiłem, to wydaje mi się, że troszeczkę za małe odstępy dałem między tymi panelami. Ale nie powinno to mieć dużego znaczenia. Dodatkowo jeszcze gdzieś tam, powiedzmy, pościelę tutaj dywan,
i naprawdę będzie to pomieszczenie fajnie wygłuszone. Jest to strona apama.pl. Zobaczcie, macie tutaj wiele paneli do wyboru. Ja wybrałem takie panele. Ile za to zapłaciłem? 30 sztuk paneli. Panele oznaczone są jako PS5 Pro 500x500, tak? No i tutaj wyszło mi około 1400 zł brutto za 36 paneli, plus dokupiłem dwie tubki kleju w sprayu, 120 zł, więc sumarycznie 1565 zł zapłaciłem za wygłuszenie tego pokoju. Więc tak jak mówię, zostaw tutaj komentarz, czy wszystko jest ok. Przejdźmy sobie jeszcze na stronkę Apamy. No zobaczcie, oni mają wiele tutaj paneli akustycznych, pochłaniających, dyfuzorów i tak dalej. Bardzo mi się podobało, że dostałem tutaj wsparcie i dostawa trwała tylko jeden dzień. Wczoraj po południu wykonałem zamówienie, a dzisiaj już przyjechał kurier, położyłem te panele i jestem na tą chwilę zadowolony. Ten odcinek był troszkę inny, ale myślę, że warto, na pamiątkę sobie zostawię na kanale. I wracam do nagrywania w tematyce blockchain, kryptowalut oraz biznesie w sieci. Ja jestem CyberCoach. Do zobaczenia. Cześć.